jak mam jechać? No nie mam jak jechać, ślimak jedzie przede mną, no. Nie pojadę, no przecież stoję w korku. Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Sikora, stoję w korku. Poruszam się troszkę, czasem co 20 centymetrów, jak się uda. Co ciekawe, zauważyłam, że jadąc samochodem, stojąc w korku, bardzo często potrafimy używać różnych inwektywów, zwłaszcza od zwierzęcych, kozo, ślimaku, żółwiu i inne tym podobne. Nie boimy się tego powiedzieć w głos, natomiast jeżeli mielibyśmy pośpiewać, mielibyśmy z tym dosyć duży problem, że ktoś, Janusz Widelec, nas usłyszy, a śpiew rozładowuje napięcie. Tak, rozładowuje napięcie. Nie denerwujemy się tak bardzo. Zaraz do głowy przyjdzie jakaś ciekawa piosenka, a w tym czasie sprawdzamy mapę satelitarną i prognozę pogody. Czy będziemy stać długo w korku? O tym na pewno jeszcze opowiem. Nad Polską rozciąga się układ z wysokim ciśnieniem. Jego centrum jest coraz bliżej naszego regionu i napłynie do nas powietrze umiarkowanych szerokości geograficznych. Mapa nocy. Chmur teraz jest niewiele, lecz później miejscami będzie ich dosyć dużo, zwłaszcza w miejscach, gdzie osiądą mgły. Zachmurzenie będzie całkowite, a widzialność ograniczona do 100 metrów. Wiatr powieje słabo i będzie zmieniać kierunki. Temperatura na Podhalu stopień powyżej zera, na pozostałym obszarze 3. Jutro słonecznie, aczkolwiek mieszkańcy północnej Małopolski dłużej poczekają na słońce. To przez powoli unoszące się mgły. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Na termometrach od 11 stopni pod Tatrami, przez 14 w powiatach suskim i nowosądeckim, do 16 w oświęcimskim i olkuskim, a teraz Kraków. 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Rano i wieczorem mgły, a w tak zwanym międzyczasie słońce. Ciśnienie lekko spadnie. Biometr korzystny. Pojutrze nadal dużo błękitu na niebie, temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni. W sobotę zacznie się chmurzyć, lecz w prognozach brak informacji o deszczu. Pył PM10 w okolicach Tarnowa i Nowego Sącza może unosić się go więcej. To tyle z informacji pogodowych. Już za chwilę kronika, a w niej najważniejsze informacje z naszego regionu. Temat jak najbardziej na czasie, czyli szczepienia i choroby. Ja koncentruję się dalej na czekaniu w korku. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Jedziemy!